Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tomek Rozmus, Volume Day Trader, popyt, podaż, logicznie o inwestowaniu. Moi drodzy, bardzo ciekawy artykuł pojawił się dosłownie przed chwilą na investing.com, mówiący o dosyć ważnym faktorze, takim czynniku giełdowym jak rekordowy napływ kapitału w ciągu 20 ostatnich 4 godzin na giełdę Binance. No i w tym artykule dowiadujemy się kilku ciekawych rzeczy, ale po co ten artykuł? Między innymi napływ dużego kapitału może spowodować pewne ruchy na giełdzie. Wiadomo, ludzie no, nie wysłali tego kapitału po to, żeby go tam trzymać, tylko żeby go w odpowiednim momencie użyć. Jak już przeglądaliście kilka chociażby ostatnich materiałów, które opublikowałem na swoim kanale, a zachęcam szczególnie do powrotu do filmu Analiza techniczna kontra cykliczność na rynku kryptowalut, to wiecie, że do analiz rynkowych i targetowania kursów, czy ewentualnie wyłapywaniu setupów wejścia, wyjścia z rynków, posługujemy się głównie price action i wolumenem. Ten artykuł mówi właśnie o tym, że ten duży wolumen w tym momencie wchodzi. Widać go już powoli na rynku, ale może przejdziemy sobie przez cały ten artykuł i za chwileczkę pokażę właśnie analizę Bitcoina i rzeczy, które mogą być absolutnie ważne w stosunku do tego, co się w tym momencie dzieje właśnie między innymi na Bitcoinie, a głównie jesteśmy Bitcoinem zainteresowani, żeby też ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby handlować na innych walorach, Bitcoin jest takim, powiedziałbym, indeksem również dla innych kryptowalut. No i z tego artykułu dowiadujemy się, że w ciągu ostatnich 24 godzin 1,2 miliarda dolarów napłynęło na giełdę, co właśnie spowodowało duże zainteresowanie też niskimi cenami, no bo niskie ceny przyciągają też niektórych graczy i szczególnie tutaj bardzo mocna aktywność ostatnio krypto, też polskich kryptoinfluencerów, którzy tak na dobrą sprawę nie wypowiedzieli się dokładnie, czy kupić, czy sprzedać, czy jedziemy dalej w dół, czy jedziemy dalej, czy teraz jest akurat dobra sytuacja do zakupu. Każdy z nich bardzo ogólnikowo podchodzi do rynku, mówiąc, a zobaczymy, czas pokaże, najbliższe dni będą najważniejsze, najbliższy tydzień jest najważniejszy. Później oczywiście pod takie wypowiedzi można podpiąć wszystko. My podchodzimy dosyć technicznie, chcemy zobaczyć przede wszystkim kapitał na rynku i też nie w każdym momencie jest dobra okazja do tego, żeby się podłączać. Chcemy zobaczyć jakieś konkretne setupy na tym rynku, które są prezentowane przez sam wykres. Nie gramy po prostu opiniami, bo jeżeli trzymacie opinii, to przy 70-72 tysiącach, nie będę tutaj wymieniał już nazwisk polskich influencerów, mówili, jedziemy na 100-150 tysięcy, bo mamy cykliczność i do przyszłego roku mamy jazdę do góry, więc jeżeli ktoś kupił na poziomie 72 tysięcy kryptowalutę, no to jeżeli mógł sobie pozwolić na stratę 20, 25, nawet 30% na niektórych walorach, no to okej, każdy zarządza swoim portfelem tak jak zarządza. Co oznacza ten duży napływ kapitału? Po pierwsze, odzwierciedla to zaufanie użytkowników do Binance oraz ich takie pozytywne spojrzenie na przyszłość rynku kryptowalutowego. To jest akurat bardzo dobra informacja i nawet w obliczu ostatniej, powiedzmy, zmienności uczestnicy w tym momencie znowu napływają na ten rynek i zdecydowanie więcej jest napływu tego kapitału na Binance przez to, że Binance jest, powiedzmy, największe, cieszy się największym zaufaniem niż na taką giełdę jak OKEX czy Bybit. I to ogromne właśnie zaufanie jest również takim dobrym znakiem dla Richarda Tenga, nowego
CEO Binance'a, który objął to stanowisko po wielomiliardowej karze nałożonej przez Stany i odejściu oczywiście CZ-a. I ten komentuje to w ten sposób, że jest to jeden z najwyższych dni napływu tego kapitału netto w 2024 roku i pomimo właśnie znaczących spadków na rynku w ciągu ostatnich kilku dni potencjalnie wskazuje to na zaufanie inwestorów i zainteresowanie zakupem różnych kryptowalut po oczywiście niższych cenach. Binance też w ostatnich 24 godzinach zrobił największe obroty, nie tylko ten kapitał przybył, ale no też został użyty i zaraz zobaczymy na wykresie, jak to wygląda, czy widać rzeczywiście ten kapitał. Są to rekordowe oczywiście dni, jeśli chodzi o obroty. Moim zdaniem jest to dosyć ryzykowna w tym momencie sytuacja, żeby kupować. Ja nie widzę na chwilę obecną żadnego jakiegoś takiego czynnika, zobaczmy na wykresie, czynnika, który miałby te wzrosty spowodować. Jest kilka oczywiście różnych jeszcze innych aspektów takich geopolitycznych, ale nie będziemy tego tematu rozwijać. Polecam mój film z wczoraj, żeby bardziej rozświetlić sobie sytuację na temat tego, co się dzieje właśnie na rynku, ogólnie na rynku giełdowym. Ale mamy tutaj wykres na TradingView, jeżeli chcecie też śledzić moje analizy, czasami też jestem tutaj aktywny, Volume Day Trader na TradingView, znajdziecie moje konto, a zapraszam szczególnie wszystkich, którzy są zainteresowani analizami. Link jest w opisie też tego filmu i przyczepiony do komentarzy na platformę School Volume Day Trader. Ten link znajdziecie tam poniżej. Planuję w najbliższych dniach właśnie bardzo techniczny taki webinar, w którym pokażę też inne coiny, które moim zdaniem są, mają zdecydowanie potencjalnie lepszy procentowy zasięg niż sam Bitcoin. Co wynika z tego wykresu? To jest wykres 4-godzinny. Widzimy, co się tutaj zadziało. Widzimy bardzo mocne wsparcie. Przejechane to jak przez masło. Tutaj rynek zdystrybuował, co było pokazane też tutaj na wolumenach. No i teraz widzimy bardzo mocną świecę podpiętą dokładnie w poniedziałek, kiedy był ten Black Monday. Ta świeca zamknięta w górnej części, czyli najniżej byliśmy tutaj na, to jest wykres z Binance'a, byliśmy na 49 tysiącach. Ja wczoraj zrobiłem też wyliczenie Bitcoin z tej dystrybucji. Bitcoin ma potencjał spadków do blisko 42, o ile dobrze pamiętam, 300. Więc jeszcze trochę w dół. No i teraz patrzymy, porównujemy te informacje, bo musimy być bardzo ostrożni, czytając tego typu właśnie doniesienia prasowe i też wyciągać logiczne wnioski. Przypomnę, kapitał duży napłynął, obroty są zwiększone, natomiast Binance wciąż ma też swoje jakby problemy i generalnie to są problemy całego rynku kryptowalutowego. Binance również musi decyzją tutaj Komisji Nadzoru Finansowego musi gdzieś znaleźć swoją taką główną siedzibę. Ja pamiętam jeden z tweetów właśnie CZ-a jeszcze, że kiedyś odpowiedział, gdzie jest siedziba Binance'a, powiedział w internecie. To było trochę zakpienie, no ale Binance zapłacił też za to potężną karę i 4,3 miliarda. No CZ się przyznał tutaj, że omijał jak mógł oczywiście różne zakazy, nakazy i różne jurysdykcje. Natomiast wracając jakby do tematu, moim zdaniem teraz jak popatrzymy technicznie na to, co się dzieje, to jest takie squeezowanie tutaj i mamy wciąż bardzo duży opór, techniczny opór. Wolumen najpierw był bardzo duży wyprzedażowy, tutaj pojawił się również wyprzedażowy wolumen, natomiast ta świeca pokazała, że część tego wolumenu to są zakupy i dosyć duże zakupy były właśnie zrobione od 49 tysięcy do 52 500. I kolejna tutaj bardzo duża świeca podpięta na bardzo dużym wolumenie wzrostowa świadczy, że w tej części w
wszedł duży kapitał. Natomiast czy spadki ewentualnie już mogą się zakończyć? No i zobaczmy. I tutaj mamy wskaźnik wolumenu skumulowanego, który mierzy, pokazuje, jaka jest reakcja wolumenu handlowanego na poszczególnych falach. I mamy pierwszy szczyt tutaj zrobiony. To jest wszystko przeskalowane. Możemy to przeskalowane, bo nie chcemy mieć takich dużych liczb. Ja może tutaj troszeczkę zmienię ten wskaźnik, żebyście zobaczyli. Zrobię go jeden, czyli zobaczymy realne. Tutaj są realna ilość Bitcoina wymieniona na danych swingach. To są w tysiącach. Nie chcemy mieć tysięcy tutaj, więc to zeskalujemy sobie przez 100 z różnymi walorami. Możemy się bawić przez różne skalowanie. I widzimy teraz potężną wyprzedaż i teraz rynek zaczyna iść do góry. 398 tysięcy, 255 tysięcy, 226 tysięcy, 68 tysięcy. To słychać nawet. W tym miejscu przed oporem rynek traci moc zakupową na razie. To możemy odczytać, bo oczywiście korekta, jak najbardziej rynki są fluktuacyjne, korekty są. Moim zdaniem jest to ruch korekcyjny, z którego możemy mieć w tym momencie odreagowanie. Możemy przejść na inny jeszcze tutaj time frame, zrobić ten wykres dwugodzinny. Zwróćcie uwagę, 1000 na fali tej spadkowej, 490. Rynek poszedł bokiem, tutaj małe te wolumeny i następnie robi kolejny szczyt 170, 490, 170, 36. Widzicie, że to maleje. Spodziewam się jeszcze tutaj odreagowania. Bitcoin oczywiście może wejść w tą strefę, ale moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie korekta. No i teraz przechodząc z powrotem do tego artykułu. Moi drodzy, to, że wpłynął ten duży kapitał, to jest dla nas jakaś informacja, bo świadczy o jakimś zainteresowaniu, zwiększonym zainteresowaniu rynkiem. Natomiast technicznie tego kapitału nie widać już na tych ostatnich swingach tutaj, bo przypomnę, mamy środę, a te spadki były w poniedziałek i odreagowanie było głównie w poniedziałek, przynajmniej takie największe ruchy tutaj poszły. I teraz moim zdaniem gdzieś w tej części wykresu, nawet może na wyższych poziomach cenowych, jeżeli ten wolumen nie będzie narastał, to możemy mieć korektę i kontynuację tego ruchu w dół. Przynajmniej możemy dojść z powrotem gdzieś tutaj do tego low. Taka jest w tym momencie predykcja. I wcale ten wolumen nie spowodował, który napłynął tutaj, nie spowodował jakichś szczególnych zmian w ostatnich 24 godzinach. Również możemy też wysnuć z tego typu wnioski, że ten duży wolumen, który był, nawet jeżeli został zużyty na zakupy, jeżeli by nikt nie sprzedawał już teraz tego krypto, to ten wolumen powinien w momencie wynieść cenę Bitcoina, to wynika z czystej logiki po prostu, jest dużo kupujących i ten wolumen rzeczywiście zaczyna działać, jest taka siła, presja zakupowa, to dlaczego cena Bitcoina dzisiaj już nie jest powyżej 60 tysięcy? Myślę, że wiele osób jeszcze czeka, nie jest pewna i zwróćcie uwagę, że ulica zawsze kupuje i sprzedaje w najgorszych momentach. Ludzie kupują kryptowaluty w momencie, kiedy one są drogie, a w momencie, kiedy one są tanie czekają, powiedzmy, jeszcze na niższe ceny i ta niepewność wzrasta. Dlatego serdecznie Was zapraszam. Kliknijcie w link, który jest tutaj do Skull, do mojej grupy analitycznej, tradingowej, też sygnałowej. I w najbliższych dniach poinformuję Was, prawdopodobnie będzie to weekend, zrobimy przegląd rynku właśnie pod względem technicznym i gdzie ewentualnie jakie okazje mogą na nas tutaj czekać. Dziękuję za uwagę. No i oczywiście zwracam uwagę, czytajcie wszystkie wiadomości z rozwagą i uważajcie też na bardzo mdłe opinie o rynku, które mogą tak na dobrą sprawę można dopasować do ruchu i w górę i w dół. Jeżeli chcecie konkretnych analiz i konkretnych setupów, zapraszam również do subskrypcji tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.